Panie prezydencie, kiedy 1 kwietnia pojawiła się informacja, że zmienia pan miejsce pracy, niektórzy uznali to za żart pryma aprilisowy. Okazało się to jednak prawdą. Przeniósł się pan do ratusza, a konkretnie gdzie i jak się pan tam zadomowił, czy zagnieździł, czy dobrze tam panu, czy źle, czy chce wracać na, w cudzysłowie, stare śmieci? To słowo pana redaktora zagnieździł jest dość dobre, bo jak się siedzi na wieży ratuszowej, można tak poniekąd powiedzieć, czy w ratuszu, to można powiedzieć, że czuje się jak gołąb, który się zagnieździł tutaj. No jest to takie dystyngowane miejsce, trzeba powiedzieć, takie historyczne, pełne historii naszego miasta, z balkonem, na który mogę wyjść i nawet pomachać mieszkańcom. Otwieram go sobie codziennie, słyszę hej now zawsze w południe. Jest to rzeczywiście inne miejsce. Pokój pana przewodniczącego Rady Miasta, który użyczył mi tego pomieszczenia. Siedzi mi się tu bardzo dobrze. Jest spokój, ale też jest blisko do oświaty, co jest absolutnie atutem w tym czasie, w którym jesteśmy, ponieważ no, to wiedzą najlepiej dyrektorzy. Jest czas dość dynamiczny, jeśli chodzi o edukację, szczególnie jeśli chodzi o organizację edukacji od września, czyli arkusze organizacyjne, pewne zmiany w związku z tym, które czynimy, rekrutacja do przedszkoli, rekrutacja do szkół podstawowych i za chwilę do szkół ponadpodstawowych. Więc cieszę się, że mam blisko oświatę. Rzeczywiście zbiegam tylko po schodach, bądź pani kierownik do mnie przychodzi i mamy kontakt bezpośredni, nawet lepszy niż mieliśmy wcześniej. A naprawdę, tak szczerze mówiąc, to najwięcej dzieje się teraz, przy tym szczególnym czasie, właśnie w oświacie, więc dobrze, że tu jest. Wydawałoby się, że teraz w oświacie niewiele się dzieje, bo szkoły są zamknięte, a jednak, tak jak pan prezydent mówił, sporo spraw. Mamy już datę matur. Czy miasto jest przygotowane, albo w jaki sposób przygotowuje się do tego, żeby te matury w naszym mieście przebiegły sprawnie, żeby wszyscy maturzyści bezpiecznie te egzaminy napisali? Skoro byliśmy przygotowani do normalnego terminu, powtarzam to, bo już ktoś mnie pytał o to, czy nawet rodzice mnie pytają, no to co teraz, jak miasto sobie, jak szkoły sobie poradzą z maturami? Poradzą sobie jeszcze lepiej, ponieważ mają jeszcze więcej czasu. Mam nadzieję, że i uczniowie sobie poradzą jeszcze lepiej, bo odsunął im się ten termin. Wprawdzie stres, który wiąże się z maturą, a bez wątpienia dotyczy on większości osób, co pamiętaj pan redaktor, bo jest maturzystą i ja również, ponieważ też maturę zdałem, więc ten stres towarzyszy maturze, bo to jest poważny egzamin. I on się trochę rozłożył w czasie, czy się przesunie, po prostu dłużej będzie towarzyszył uczniom. Natomiast z punktu widzenia organizacyjnego i tych wszystkich wytycznych, które otrzymamy, my je po prostu spełnimy. Szkoły były gotowe na matury w normalnym terminie, więc będą gotowe w tym terminie opóźnionym, tak można nazwać. Ale na razie żadnych wytycznych nie ma, tak? W jakiej odległości maturzyści mają od siebie siedzieć, żeby to było bezpieczne? Nie, jeszcze takich wytycznych nie dostaliśmy, to są wciąż na razie zapowiedzi. Z tego co wiem, to od najbliższego poniedziałku urząd wraca do normalnej pracy, tak? Urzędnicy wszyscy będą wracać do pracy. Rozumiem, że pan prezydent też wraca do swojego gabinetu. O tym jeszcze nie zdecydowałem. Nie rozmawiałem nawet z panem prezydentem. Porozmawiamy pewnie jutro. Natomiast tak, urzędnicy wracają. Ja pracowałem cały czas, prezydenci pracowali cały czas, więc dla mnie ta zmiana nie dotyczy. Właściwie jeden dzień miałem na takiej zdalnej pracy, ale wpadłem tutaj rano na chwilę załatwić pewne rzeczy i zostałem do 13, więc to tak, ta zdalność wyszła taka trochę nieudana. Natomiast no tak, cieszę się, że wracają urzędnicy, że będzie ten bezpośredni dostęp, bo jednak taki online jest trochę utrudniony w takiej pracy. Również mnie, osoby zarządzające tymi zespołami. Ale w takiej sytuacji te kwestie bezpieczeństwa też będą musiały być chyba wzmożone. No są absolutnie, już mamy przygotowane wszystko tutaj, i BHP służby, i Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, i sam pan prezydent, który jest pracodawcą dla wszystkich, zatroszczył się, pilnując i poprosił służby prezydenta o to, by rzeczywiście te środki higieny osobistej były zapewnione, także działamy zgodnie z wszystkimi zasadami i na pewno nie pozwolimy, żeby ktoś chory przyszedł z pracowników i tutaj na kogokolwiek kaszlał. Będziemy szybko reagować na takie rzeczy. I urząd też już będzie taki w 100% otwarty na mieszkańców? Czy jakieś ograniczenia jeszcze będą? No, tego nie umiem powiedzieć na dzień dzisiejszy. Na razie wiemy, że pracownicy mogą wracać do pracy.
pewnie na tyle, na ile to możliwe, będziemy też otwierać dla mieszkańców, bo są takie wydziały, no my też całkowicie się nie zamknęliśmy, ale są takie wydziały, gdzie ludzie naprawdę czekają, by trochę więcej osób mogło wejść, a nie tylko umawiać się telefonicznie. Ale działał przecież i Wydział Spraw Obywatelskich, i Urząd Stanu Cywilnego, i przecież Wydział Komunikacji, bardzo oblegany zazwyczaj. Działaliśmy w tej ograniczonej formie, będziemy starali się to stopniowo otwierać, ale tak jak mówię, z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa. Dziękuję bardzo za rozmowę. Pozdrawiam pana redaktora, pozdrawiam wszystkich. Dziękuję.